Czekaj, Agnieszka, poczekamy jeszcze chwilę, może parę osób dojdzie. Dobra, to będę zaczynał. Może tak, tematem dzisiejszego spotkania jest kaczka, kaczka w locie dokładnie. Sama kaczka jest dość wyraźna, dość, znaczy ona jest bardzo ostra, uchwycona w pełnym detalu, natomiast całe tło jest rozmyte. I spróbujemy przenieść tą wrażeniowość ze zdjęcia na naszą akwarelę. Jak osoby, które już brały udział w tych zajęciach lub może malowały z kimś innym, wiedzą, że podzielimy sobie to na takie etapy. Będziemy malować od tyłu do przodu. Najpierw namalujemy tło, później będziemy malować kaczkę. Samo tło będziemy malować w technice mokre w mokrym. A kaczkę już tak mieszając ten sposób z takim tradycyjnym nakładaniem farby. Okej, tak patrzę, na razie są dwie osoby, no ale trudno. Umawialiśmy się na 11, więc będę zaczynał. Zaczniemy od rysunku, więc za chwileczkę przestawię kamerkę w telefonie w ten sposób, żebyście widzieli widok na kartkę. I bierzemy się do rysowania. Także dajcie mi chwilkę. Switch. Już jestem. Docisnąłem klawisz w telefonie, który wstrzymał na chwilę transmisję, wybaczcie. Ok, poprzestawiam fanty na stole. Chociaż w sumie sama kartka jest na środku, więc chyba te zmiary dla Was będzie wygodne i czytelne. Ok, słuchajcie, zaczynamy od rysunku. Momencik. Tutaj poprawię te rzeczy. Okay. Zaczynamy od rysunku. Tak naprawdę rysujemy kaczkę i troszkę na dole zaznaczymy jeszcze później ewentualnie odbicia w wodzie. Ja sobie standardowo zaznaczam takimi markerami na marginesach środek długości i środek szerokości kartki. Powstają z tego takie cztery ćwiartki. Mniej więcej wtedy łatwiej mi jest się zlokalizować, jeżeli chodzi o rysunek, gdzie poszczególne fragmenty z tego zdjęcia będą znajdowały się na rysunku. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę o pisanie. Tylko tutaj był zawsze ten problem z tymi komentarzami. A dzisiaj nawet ja nie jestem w stanie nic napisać. No dobra, zobaczymy. Ok, to lecimy. Jeszcze sekundka. Tu jest gdzieś środek, troszkę powyżej środka. Rysujemy delikatnie. Najlepiej, jeżeli nie macie problemu z plecami, to sugeruję stać. Jak stoimy, widzimy całą kartkę. Jak siedzimy, z reguły skupiamy się na jakimś tam fragmencie, który w danym momencie rysujemy czy malujemy. Gdy stoimy, mamy pełny obraz tego, co robimy. I druga ważna rzecz przy rysowaniu, ruch nie wychodzi tak bardzo tylko i wyłącznie z nadgarstka, ale też z łokcia, a więc możemy robić dłuższe, proste linie. Szczególnie jak się rysuje architekturę, jakieś długie tematy z perspektywą włącznie. Więc tutaj to wtedy nam się to przydaje.
Jak rysujemy lekko, jak rysujemy lekko, zawsze możemy nałożyć kolejną linię i ona nie będzie, ona nam nie będzie przeszkadzać. Nie zawsze trzeba wszystko gumować, jak coś nam nie wyjdzie. Po prostu jedna linia będzie nadrzędna w stosunku do drugiej i sobie też tam będzie, znajdzie miejsce i nawet potrafi fajnie wzbogacić sam rysunek. Tutaj, jak rysujemy tą kaczkę, to jest taka ważna jedna rzecz, ponieważ od lewej strony i od prawej strony, od krawędzi dokładnie, mamy bardzo mało miejsca. Tutaj z prawej strony ten dziób kaczki prawie wchodzi już, prawie wchodzi na margines, z tyłu jej kufer. No i trzeba, to jest właśnie jedyny mankament jakby tej kompozycji, trzeba troszkę uważać, bo może się zdarzyć, że kończymy gdzieś tu, nie? Albo zaczynamy, no zaczynamy może nie, ale zaczynamy gdzieś poprawnie, ale kończymy gdzieś za daleko, nie? Chodzi o to, żeby zostawić troszeczkę światła z prawej i z lewej strony. Teraz popatrzcie na dół, jeżeli chodzi o rysunek. Szukajmy, jak rysujemy, to nie rysujmy, nie skupiajmy się tylko na danym obszarze, przekładając go ze zdjęcia, czy z telefonu, lub jakiegoś tam innego rzucenia w obrębie tam kilku centymetrów wokół, tylko szukajmy całego kierunku. Tutaj mniej więcej coś takiego się kształtuje. No i mamy tutaj sytuację taką newralgiczną, że zaczyna nam dziób wchodzić na taśmę, nie? To jest to, o czym mówiłem. Więc to też trzeba skorygować. Okej. Tutaj jak jest ta szyja, w tym miejscu szczególnie, gdzie jest ta obrączka, to ona dość ciekawie się zwęża, więc fajnie tą sytuację jest wykorzystać i no i jakby narysować w podobny sposób, bo to daje taką charakterystykę tego ptaka w locie. Dlatego jak można, to spróbujmy na to zwrócić uwagę i spróbujmy to przenieść. Okej. Jak widzicie, troszeczkę też gumuję, żeby nie było. Może nawet tak będzie. Obrączkę przesuniemy bliżej prawej strony. Tą wygumujemy. Tu mamy takie podskrzydle. Fajnie jest je wyraźnie w miarę zaznaczyć, bo tutaj zaraz z prawej strony idzie, tylko delikatnie zaznaczamy, gdzie bardzo fajny cień, który później jak będziemy malować na jednej z ostatnich warstw tej kaczki, to użyjemy do tego zarówno chłodnego koloru typu ultramaryna, jak i troszeczkę brązu, być może czerwonego, i on tak przechodząc będzie tworzył ładny odcień. Troszeczkę odchudzę tą kaczkę. Okay. Dzisiaj nie ma dużo rysowania, więc mogę się trochę pobawić. No mówię, to jest na styk. Ten cień delikatnie zaznaczamy, dlatego że tutaj mamy ten korpus dość jasny. Poza oczywiście tym fragmentem między obrączką a do tego miejsca, czyli tutaj będzie lekko brązowe wszystko, albo nawet bardziej, ale ta przestrzeń i to, co jest pod cieniem, to jest bardzo jasny odcień. Dlatego
nie możemy zbyt mocno tutaj ołówkiem zaznaczyć, bo później będzie nam to nieładnie przebijać. A chcemy, żeby cień był delikatny finalnie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj to lotki. Cyk. To jest coś takiego. Cyk. Troszeczkę poprawimy to skrzydło jeszcze. Okej. Gdzieś w tym, o, trochę zmniejszymy tą głowę jeszcze tutaj. Dobra. Oko. I w tym oku zaznaczam dużo większy z takim nadatkiem blik. Okej. To jest coś takiego. Cyk. Tu jest. Tak. Tu będzie niebieski kolor. Dobra. Ok. Tu powiedzmy, że kaczkę już mamy. Od dołu zaznaczymy sobie troszeczkę te miejsca, gdzie ma być ten ciemny brązowy. Trochę niebieskiego. Też niebieski. Brązowy. Zielony. Dobra, tak ogólnie, żeby było wiadomo, gdzie to ma być. Okej, chwilę poczekam, żebyście to narysowały, chyba że już macie. Tak się zastanawiam jeszcze. Sekundkę. Okej.
Dobra. Słuchajcie, będziemy teraz malować. Nałożymy sobie wodę, tylko tak. Będziemy malować tło. Nałożymy sobie wodę na całość, poza kaczką. Czyli kaczkę będziemy omijać. Będziemy od góry szli kolorem, który jest bardziej brązowy i intensywny, szczególnie w górnej części. Stopniowo zejdziemy sobie do tej tutaj przestrzeni, gdzie jak same widzicie na zdjęciu, no jest dużo jasnego koloru, białego. A później tutaj też postaramy się nałożyć ten kolor jakby z powrotem, przyciemniając tą dolną część, unikając jak się na ile się da kilku miejsc, gdzie jest biały blik, więc jest taki zygzak biały. Więc albo będę starał się unikać przy nakładaniu wody tutaj tego miejsca, żeby no, ten biały tutaj został nie pomalowany, nie nałożona była na to woda. Jeżeli macie płyn maskujący, możecie nałożyć płyn maskujący. A jak zamaluję na przykład, czy nałożę wodę, a później zamaluję farbą, to spróbuję ewentualnie to jeszcze pędzelkiem z wodą wygumować. Także zawsze jest kilka opcji, żeby jakby ten temat w jakiś stopniu rozwiązać. Nie tylko jedna. Dobra. Ok, to lecimy z wodą. Teraz słuchajcie, omijamy kaczuchę. Nakładamy wszędzie wodę poza kaczuchą. Tutaj patrzymy pod światło zawsze, czy sprawdzamy, czy wszędzie tam, gdzie chcieliśmy, nałożyliśmy wodę, żeby nie zostawić suchych placków. Ok, teraz tutaj pod kaczuchą też. Cyk. Schodzimy niżej. No i teraz mówię, tutaj są te miejsca, gdzie są białe te odbicia. Jak macie płyn maskujący, to możecie go sobie nałożyć, zanim oczywiście położycie wodę. Jeżeli nie, to po prostu postarajmy się w miarę teraz przy nakładaniu wody w kilku miejscach, patrząc pod światło, zostawić troszeczkę przestrzeni, trochę tego białego kartki. I to też będzie w porządku. Tutaj z prawej strony też jest takie miejsce. W międzyczasie woda nam spływa na dół. Zawsze jest tak, że ponieważ kartka jest pod kątem, spływa woda nam na dół, to trzeba jeszcze od góry troszeczkę poprawić, dołożyć jej, żeby nie było za suche, jak zaczniemy aplikować farbę. Dobra. Ok. Woda jest nałożona, nawet są takie miejsca, już widzę, gdzie tej wody jest troszkę więcej niż bym chciał, więc sobie jakby przelewam na bok, na zewnątrz kartki, ona sobie spływa. Trzeba ostrożnie, żeby po kartce nie spłynęła na przykład z tej strony gdzieś, albo w drugą. Więc nadmiar wody, który się gdzieś tam gromadzi w dołeczkach, został wyprowadzony na zewnątrz. I teraz przygotowujemy sobie bazowy kolor. Ja teraz wezmę tak, Barn Sienne, to jest brąz, piękny. Ten mój Quinacridone, który jest taki.
I generalnie pamiętamy, że zdjęcie jest punktem wyjścia, tak? Więc możemy te kolory mieć mniej lub bardziej podobne. Możemy je w ogóle zmienić, jeżeli chcemy inną tonację. Także tutaj jest kwestia bardzo indywidualna. Ja sobie kapeczkę dołożę szarości pełna do tego, żeby lekko zgasić ten kolor. Patrzę, jak to wygląda. Dodaję więcej wody. I zaczynam od góry aplikować kolorek. On jest tutaj na górze jaśniejszy niż chciałbym, więc jeszcze bardziej cienny. Może tym razem jeszcze dołożę sobie ultramaryny, dziura w góry. Dobra, kujnak dół. Sobie on pięknie ociepla, świetliście. Jest w ogóle bardzo ładny kolor, ten kujnak dół z ochra bodajże, albo sienna, już nie pamiętam. Jest cudowny kolorek. Patrzcie, jak to fajnie spływa tutaj naturalnie, nie? Technika mokre w mokre to jest zawsze nokaucik. Ok. I teraz dość precyzyjnie wokół skrzydła, bez zostawiania białych aureolek. Czasami ktoś tak zostawia. Co ciekawe, zrobię sobie teraz odstęp. Nie maluję tak, nie zamalowuję. Zrobię sobie odstęp, czyli mamy taką przerwę tutaj jasną. I dalej kontynuuję malowanie. Tutaj widać, że na przykład jest mokre, a tutaj nie jest suche, bo w międzyczasie pewnie coś tam podeschło, więc delikatnie można skrobić. Żeby znowu to wszystko ruszyć. Cyk, 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 cyk. Okej. I jeszcze tutaj delikatnie. Jest tak. Sekundkę. Wciągnę trochę tutaj. Wciągnę też tutaj. Pędzelkiem z wodą mogę to też podmyć, zblendować lekko. Okay. Tak samo tutaj. Wyciągnąć bardziej do tej krawędzi mniejszym pędzelkiem. Patrzę, co tu się dzieje. Jest dużo wody, więc tą wodę znowu muszę na zewnątrz. Okay. W międzyczasie tworzą się różne ciekawe smugi. Póki to jeszcze jest mokre, delikatnie od góry przyciemnię. Szarość pejna. Do tych brązów i w tej górnej części troszeczkę to wzmocnię, żeby to nie było jednolite. Różnorodność jest zawsze jakąś taką formą bogactwa w akwarium. Okej. Jeszcze troszkę szarości pejna do tego. Teraz dla odmiany tutaj może, nie tutaj bardziej, jeszcze wzmocnię. Cyk, zrobię taki pasek, tu go trochę poprawię. To jeszcze jest wszystko mokre, więc to będzie się przegryzać. Tu nam spływa, już widzę. Cyk. Może mniejszym pędzlem. Tym. Większym. Tutaj pod tą kaczką już jest dość delikatnie, jeżeli chodzi o natężenie. To są takie nawet jakieś punktowe tego typu rzeczy położone. To jest za dużo wody akurat. Może innym pędzelkiem. Okay, spróbujmy tym. Jakieś takie punktowe historie. Trochę teksturki w dolnej części. Okay. Tak, tutaj ciemniejsze punkty, kropy takie. Znowu woda. Pozbywamy się na zewnątrz. Jeżeli tego nie zrobimy, to w miejscu, gdzie ta woda będzie wyparowywać, powstanie taki grzyb, kalafior, różnie to nazywamy. Tutaj tak samo się dzieje. Na dół i wyprowadzamy na zewnątrz.
że pozbywamy się naturalnie sami tej wody, odbioru tej wody, nie czekamy aż wyschnie. Jak wyschnie, niestety będzie to mniej estetyczne, aczkolwiek te kalafiory czasami potrafią fajnie wyglądać, więc to jest subiektywne mocno, co komuś się podoba. Ale lepiej mieć świadomość tego, co będzie, niż zastanawiać się, niż zostawić to przypadkowo, może tak, nie? Dobra, to jest, tutaj trochę zbęduję. Okej. Okej, tutaj wyrównam. Okej. Dobra, teraz zejdziemy sobie trochę do niższej części tej akwareli. Czyli do tej wody. No, tutaj jeszcze zwróćcie uwagę, że w międzyczasie cała ta przestrzeń ze kaczką, ona powstała przez to, że było dużo wody i to sobie spływało prawie że samodzielnie. To znaczy, oczywiście trzeba nałożyć, zaaplikować kolor na tą wodę, ale to się tworzy wręcz samoistnie i takie właśnie prawie nieruszone przestrzenie, bo generalnie zawsze jest ta potrzeba, żeby tu jeszcze poprawić, tam jeszcze poprawić, ale takie raz położone i zostawione przestrzenie wychodzą najlepiej i czasami mamy taką potrzebę, żeby coś jeszcze dopasować do tego, co widzimy na zdjęciu i jeszcze poprawiamy i wtedy się zaczyna początek końca, jeżeli chodzi o to, jak akwarela wygląda. Na przykład tu jest taka sytuacja, kiedy dobrze byłoby troszeczkę to zbędować, ale ostrożnie z wodą, bo jakbyśmy tutaj dali napędzał za dużo wody, to woda spłynie i będzie problemik. Znowu woda, to trzeba cały czas obserwować. I powtarzamy tą czynność, czyli wyprowadzamy ją na zewnątrz. Nie? U każdego w innym miejscu to pewnie będzie się gromadzić, ale będzie. Okay. Dobra. Dobra. W międzyczasie pewnie dół już nam mocno podeschnął. Okay. Puczę pędzelek. Od dołu takim już brązowym wchodzę, a od góry, patrząc jeszcze na to, co było wcześniej, spróbuję zaaplikować wodę tak, żeby jeszcze nie zamalować wszystkiego, w sensie tych białych elementów, tych zygzaków. Coś takiego może. Okej. I tutaj. Czyli zawsze od jasnego do ciemnego. Nie śpieszymy się od razu z aplikowaniem najciemniejszego koloru. Póki jest mokre, zawsze możemy to poprawić. Jak już wyschnie, no to już jest problem, ale póki jest mokre, to możemy to jeszcze poprawić. Cyk. W tej górnej części jest więcej blików niż w dolnej. Dobra. Cyk. Teraz. Troszeczkę blenduję tutaj w tej części, żeby to nie było takie kwadratowe. I zaczyna od dołu przyciemniać, bo jak patrzymy na zdjęcie, dolna część jest najciemniejsza. I chyba jest w ogóle ten dół najciemniejszy w ogóle, jeżeli chodzi o trzeci plan w całej tej akwareli, w sensie tego trzeciego planu. Tylko że znowu ta sama zasada, lepiej powoli przyciemnić niż przesadzić i coś mieć za czarne, za ciemne. Patrzymy, dokładamy. Ja już tą kaczkę malowałem kilka razy i to od razu Wam mówię, że najwięcej problemów nie jest z malowaniem kaczki, o czym się sami przekonacie za chwilę, tylko z malowaniem tej wody, z tymi odbiciami. Tutaj jest za dużo pokus, żeby to zrobić tak, jak jest na zdjęciu, a to jest dość trudne. Bezpiecznie jest zrobić jakiś kompromis w tym wszystkim, czyli trochę tak, jak się to odbija na zdjęciu, a trochę tak, żeby to wyglądało dobrze w akwareli. Ok, lecimy dalej. Jeszcze więcej szarości pejna, bo tutaj jeszcze troszeczkę jest jak dla mnie za jasne. Ok. Dół. Mało wody, bo wodę tutaj mieliśmy przed chwilą na kartce nałożoną, więc mało wody musi troszkę być, żeby ruszyć ten pigment z naszej palety, ale nie aż tak dużo, jakby się wydawało. Ok. I też tutaj staram się żonglować z tym kolorem pomiędzy, zostawiając troszeczkę takich białych łat, nawet jak to nie jest tak samo jak na zdjęciu, ale jednak zostawiając. Okay. Okay.
miękki pędzelek i gubimy te ząbki wszystkie. Na sekundkę, bo mi tutaj gaśnie. Dzisiaj na tablecie. Okay. Gubimy te ząbki, czyli blendujemy je po prostu. Przy okazji możemy zblendować jeszcze jakieś inne fragmenty. Dobra. Dół bym jeszcze przyciemnił, tutaj w tej części. Tak, żeby pierwszy plan, w tym wypadku ta woda, była bardzo dobrze widoczna. O, właśnie, coś takiego. Cyk. Blisko, blisko. Ok. Ok. I od razu, póki to jeszcze jest mokre, spróbujemy sobie teraz dołożyć te kolory, które się odbijają w wodzie. I tutaj jest niebieski, pomarańczowy, zielony, no i taki ciemno-brązowo-czarny, taki jak przed chwilą gdzieś tu używaliśmy w tej dolnej części. Zacznę od koloru typu, no może niebieski. Użyję Blue Cobalt, ładny kolorek. Mało wody, bo tu już jest dużo wody. Jak damy dużą ilość wody, to nam się tutaj zrobi niezły bałagan, więc ostrożnie z tą wodą. Patrzymy mniej więcej, też zdjęcie zdjęciem, ale patrzymy w tej części na skrzydle, mamy ten niebieski odcień. To ściągamy tutaj w pionie, nie jak jest na zdjęciu, bo czasami może się okazać, że przesuniemy to względem naszego rysunku. Czyli patrzymy, jak jest tutaj. Tu ma być niebieski, schodzimy na dół i tak, tu jest troszeczkę gdzieś zaznaczony ten niebieski, intensywnie z pigmentem i tu jest ten niebieski. I już mi się pigment kończy, więc od razu go biorę, ale mówię, gęsto, on zwróci uwagę, tutaj w ogóle nawet nic nie kapie z tego, jest tak gęsto od pigmentu. Tu jest mokro, więc mieszamy jakby kolory bezpośrednio na palecie. Odbicie. Ok, płuczę pędzel. Ten niebieski przegryza nam te inne kolory pod warunkiem, że jest go dużo, w sensie pigmentu, nasycenie, gęstość, taka struktura masła. I teraz przejdę sobie na zielony kolor. Jeżeli chodzi o zielony, to ja używam Sap Green, to się chyba nazywa. Mam Sap Green, mam Deep Sap Green, a to jest zbyt ciemny kolorek. I jeszcze jakiś jeden, ale nazwę już nie pamiętam. W tym momencie używam Sap Greena. I też gęsto, jeżeli chodzi o pigment. Głowa, tu jest, więc ściągam to w dół, paczek, cyk, tu ok, dość umownie i tyle. I niech to się przegryza wszystko, nie? Dobra, płuczę pędzel. Trochę białego jest, nie zawsze w tych miejscach jak na zdjęciu, ale jest, najważniejsze. Będą te, taka wrażeniowość odbić. Teraz wezmę sobie kolor pomarańczowy, bo mamy tutaj w kilku miejscach, jak jest, tu jest łapki i dziób, to w tych miejscach się tutaj odbija. O, tak pomarańczowy. Ja mam taki gotowy, ale on jest troszeczkę za pomarańczowy i go przełamię żółtym kolorem, żeby był bardziej taki, jak jest na zdjęciu. I taka sama sytuacja. Gęsto od koloru, od pigmentu w sensie. Gęsty pigment, mało wody. Wodę mamy jeszcze powinna być tutaj w tej górnej części, czy już nie podeschła, no ale próbujemy. Jak coś, to jeszcze będę próbował to zblendować. Dziób jest tutaj, więc troszeczkę tu dołożę. Ok. Ok. Płuczemy. No i teraz te ciemne kolory, tak? Tutaj mamy sporo takich ciemnych rzeczy, które ten kontrast, ten ciemny kolor też nam fajnie wyciągnie całą akwarelę do przodu. A to fajnie się jeszcze wyrówna w momencie, kiedy będziemy mieli już pomalowaną kaczkę, nie? Bo jakby póki ona jest biała, to jeszcze tak nie gra ze sobą, ale w kolejnym etapie, jak zaczniemy malować, to zacznie ze sobą wszystko fajnie się wyrównywać, układać. Ok, czyli do tego, co miałem wcześniej, tutaj był miks Bansieny, Queen Acrydą i tego koloru czarnego, z czarnego szarości Payna. Używam, jakby dokładam kolejnej ilości pigmentu, żeby ten pigment był znowu gęsty, nasycony. Żeby nam nie ściekał, bo mówię, jak będzie za dużo tutaj na pędzlu wody plus ta woda, to wszystko spłynie, zrobi się bałagan i będzie mało intensywne.
że to jest taka podstawowy błąd, jaki popełniamy, gdy próbujemy malować w technice mokre w mokre, że już na mokrą kartkę kładziemy znowu i jeszcze szczególnie, jak wcześniej był już położony jakiś kolor taki pod malówkę, kładziemy znowu dużą ilość wody z farbą. Wtedy już trzeba oszczędniej, bo wszystko nam spływa. Oszczędniej z wodą. Dobrze. Ciemny kolorek. Baron Siena. I gdzieś tutaj nawet sobie delikatnie to z odległości spryskam, żeby ta wilgoć jeszcze przez chwilę się tutaj utrzymała. I cyk. I zaczynamy z tym brązem. Wezmę sobie większy pędzelek. Pamiętamy zasadę, że im większą plamę chcemy położyć, tym większy rozmiar pędzla używamy. Ok. Jedziemy też po tym niebieskim, nie bójmy się takich rzeczy. Ok, tutaj też się coś takiego dzieje. Po zielonym, odważnie, cyk. I tak ten kolor gdzieś tam przebija, więc nie ma z tym problemu. Okay. Więcej ciemnego, szarości pejna. Troszkę się to zrobiło za jasne. Najbardziej jakby mokro w tym momencie na całej tej kartce jest oczywiście w tej dolnej części, całość nam spłynęła w dół. Ok. Tu lecimy. O, jak widzicie, troszkę się to zlewa wszystko, no bo jednak jest tam jakaś wilgotność tej chatki ciągle. Coś takiego. Dobra, bo już się robi za ciemne powoli, więc ja w tym momencie zostawiam dół. Zastanawiam się ewentualnie nad jakimś wyciągnięciem, wyblendowaniem troszkę w prawo tych kolorów, ale nie wiem, czy to się uda. O, dobra, zostawmy to. Ok, coś takiego w tym momencie u mnie powstało. Słyszymy. Jeżeli jesteśmy w tym samym już miejscu, ewentualnie możemy pokusić się o lekkie blendowanie tutaj na górze. Bo jakby w tym miejscu nie ma wyraźnej krawędzi, gdzie jest ten horyzont. Ale powiem szczerze, ja tak zostawię. Boję się, że będzie gorzej, bo wszystkie te białe rzeczy, które za chwilę bym zblendował, mogą... No bo one świecą, one dają to światło. Im będzie ich mniej, tym będzie coraz ciemniej, więc wolę to jednak zostawić. Ok. Właśnie to jest taki moment, kiedy na przykład jak pokazuję Wam, jak ja to maluję i na przykład mówię o czymś, że chcę to zrobić, a może być tak, że za chwilę powiem, a to jednak tego nie robię, to nie wynika z tego, że jakby to jest cały czas proces, który się dzieje na żywo i trzeba te decyzje podejmować ciągle się zastanawiając. Wiadomo, że gdy maluję dla siebie, mam więcej tej swobody na zastanowienie się, niż gdy maluję i jednocześnie komentuję, więc musicie to wziąć też pod uwagę. Natomiast to jest cały czas taki proces, gdzie musimy sobie zadawać pytania na zasadzie, co chcemy osiągnąć i jakby znaleźć odpowiedź, jak najlepiej na chwilę obecną jesteśmy w stanie to osiągnąć. Więc takie zadawanie sobie pytań na zasadzie, czy może na przykład to zblendować, a później odpowiedź, a może jednak nie, to nie ma w tym nic złego, bo to jest proces, się uczymy. Też starajcie się nie ślepo powtarzać. Niektórzy się zauważyli, potrafią tak uczyć. Na zasadzie na jeden tutorialu nauczyłem się malować wodę, na drugim nauczyłem się malować niebo i już zawsze tak maluję wodę i już zawsze tak maluję niebo. To chyba nie o to chodzi w mojej ocenie. Raczej trzeba zawsze starać się oddać tą wrażeniowość, jaką mamy przed sobą. Jeżeli to jest zdjęcie, no to próbujemy przetworzyć to zdjęcie w taki sposób na nas najbardziej oczekiwany, a jeżeli to jest plener, no to tak samo robimy, stojąc przed danym tematem
no, w naturze jakby, nie? Ale zawsze sobie staramy się zadawać pytanie, co chcemy zrobić, w jaki sposób, żeby nie było to na takim nie wiem, bezmyślnym, małpim powtarzaniu, nie? Bo to jest droga donikąd. Okej, nauczymy się robić powtarzalne, być może nawet i fajne prace, ale jak ktoś zobaczy naszą jedną i 30 pracę, to powie, że są wszystkie takie same, na jedno kopyto i to jest nuda, nie? Zawsze różnorodność. Różnorodność jest w mojej ocenie kluczem do tego, żeby mieć bardzo fajne, ciekawe prace i wysoki poziom tych prac. Okej, tyle gadania w tym momencie. Ja będę to powoli suszył. Jeżeli zaczniecie coś suszyć, to słuchajcie, tam gdzie jest najbardziej mokro, ostrożnie z suszarką, nie za blisko, bo nam to wszystko rozdmucha. Lepiej z odległości i stopniowo, nie? Wracamy do tego tematu, gdy to wysuszę. Także mała przerwa może nie, ale dajemy sobie te parę minut na wysuszenie.
końcówka ogona troszkę tutaj zamalowała. Więc pędzelek z wodą. I stopniowo wygumowujemy albo wypłukujemy kolor. Pigment. Ok. Dobra. Tutaj też. Chociaż może tak zostawię. Dobra. Teraz przejdziemy do malowania samej kaczki. Będziemy szli od góry na razie. Zrobimy sobie tą górną część skrzydła i chyba od razu też tą prawą. Niebieskie te lotki zostawimy na chwilę później. Ok, ja będę używał tak, dwóch pędzelków na bank. To będzie jeden syntetyk jakiś. Możecie dowolny wziąć. Ja akurat będę pracował jakimś takim syntetykiem ze Skoda, bardzo fajny pędzelek. Nim fajnie mi się nakłada kolor. Długi będzie z taki, to jest hybryda, ale może być też jakiś z jakiegoś naturalnego włosia do blendowania wodą. I jeszcze jakiś jeden do, może być też ten sam, ale jakiś większy będzie wygodniejszy do nałożenia tutaj punktowo wody, żebyśmy punktowo malowali w technice mokre w mokre. Już nie na całej kartce, tylko w obrębie tego skrzydełka. Skrzydła. Okay. Dobra. Okay. Wykorzystuję oczywiście znowu tą paletę, co miałem przed chwilą. Dalej pracujemy w podobnych kolorach. Sprawdzam sobie ten odcień. Troszeczkę go ocieplę, Barnciena. On jest taki szarawy, więc dość dobrze będzie pasował do tego, co widzimy tutaj na zdjęciu. I tutaj od góry, powolutku, zostawiając delikatnie białą krawędź, to jest dobre zostawić troszeczkę tej krawędzi, aplikuję jasny kolor podkładu na skrzydło. Okay. W dół sobie to zblenduję. Czyli cyk, cyk. Wyciągam. Ile się da. A w tym miejscu może trochę tego klinek dołożę. A w tym miejscu jeszcze troszeczkę wzmocnię. Ok. Dobra. Cyk. I teraz tak. Jak patrzymy na tą górną część tego skrzydła, to tutaj są dość wyraźnie zaznaczone te linie lotek.
szczególnie tutaj też po lewej stronie, później mamy te takie ciemne cyk, cyk, cyk końcóweczki. No i zrobimy sobie to teraz, czyli najpierw położyliśmy ten kolor bazowy, a teraz weźmiemy do tego, tutaj do tych kolorków, dołożymy więcej szarości paint'a i teraz tak, ta sama zasada co wcześniej. Tu mamy już dużo, po pierwsze jest kolor nałożony, po drugie cały czas jest to mokre, bo pracowaliśmy w technice mokre w mokre w tym obszarze tego skrzydła. Więc teraz bierzemy szarość paint'a i dokładamy ją, ale pamiętajmy, żeby było mało wody na pędzlu, bo już tą wodę mamy, na skrzydełku. I końcóweczką pędzla, taką zaoszczoną, dokładam te lotki gęstą ilością pigmentu. Ok, czyli lotki bardzo w prosty i szybki sposób zostały dołożone. Teraz znowu na wszelki wypadek znowu sobie troszeczkę tutaj dołożę pigmentu, żeby mieć pewność, że to nie jest już jakaś tam resztka. I będę dokładał, tylko tak to jest gdzieś tutaj dotąd. Będę dokładał ten ślad po lotkach. Ok. Ok. Jak coś mi nie gra, zawsze mogę to lekko zblendować, tylko blendowanie polega na tym, że kładę, daję pędzel do wody, nadmiar wody odsączam, nie powinno być tej wody za dużo. I na przykład coś sobie tutaj w tej części zmieniam. Nie zawsze, jak widzicie, zmiana wygląda korzystnie, chociaż będzie coś innego, będzie ciekawie. Fajnie tutaj widać, że te bardzo wyraźne przed chwilą kreski, one się fajnie rozeszły, bo pracowaliśmy technice w mokre. I na chwilę obecną już nie są takie ostre, czyli bardziej nawiązujące do tego, co mamy na zdjęciu. Do szarości paint'a dołożyłem sobie troszkę pancjeny. Ok. I lecę dalej z tym tematem. To jest ostatnie tutaj takie podejście. Ok. Tu jest dość ciemno z tego, co widzę. Ok. I też trochę tutaj blenduję te linie, żeby to nie było takie wprost. Tak samo tutaj trochę to pogubię. Dobra, wyciągnę cyk jeszcze ten szary odcień powyciągam, poblenduję i z jednej i z drugiej strony, żeby nie było. Ok, ciemne. Tutaj tą prawą stronę zostawiam troszeczkę jasną. To jest krawędź na zdjęciu, szczególnie jest widoczna tego skrzydła, ona jest bielutka. Tutaj tak krawędź. Więc troszeczkę tutaj muszę zostawić. Ok, coś takiego. Dobra. Poprawiam to jeszcze. Ok. Stój. Ok. Na razie skrzydło zostawię. Mogę nałożyć lekko teksturkę w tym miejscu. Jeżeli tak schlapiemy, to te krople, które gdzieś tam powinny zostać, tworzą taką puszystość i to trochę później przypomina na końcu, jeżeli one zostaną, bo one lubią spływać, znikać, to trochę przypomina taki puszek w dotyku. Tak, jest taka wrażliwość właśnie puchu, delikatności, więc to robi fajne roboty na skrzydle. Ok, wracamy tutaj do tej części tego skrzydła i znowu w określonym tylko miejscu, czyli tam, gdzie jest ten niebieski kolor, nakładam, aplikuję wodę, bo będziemy w niebieskim, w tej przestrzeni chcieli uzyskać
ładny niebieski kolor, może się uda lekko opalizujący zrobić. Ale żeby to zrobić, to trzeba mieć delikatne przejście, gładkie w sensie, czyli musi być mokre w mokre, nie? Farba musi spłynąć. Patrzę pod światło. A, tutaj sobie połączę z górą, nawet lekko wyciągnę ten ciemny kolor, bo jak się patrzę na zdjęcie, to widać, że tutaj nie ma granicy, to jedno przechodzi płynnie w drugie. Dobra, niech sobie tam spływa. No i teraz kolor niebieski. Mamy mokre, więc osoba jest ta sama, co wcześniej, czyli dużo pigmentu. Można zacząć od jasnego, dlatego że tutaj po lewej stronie tego niebieskiego obszaru jest jaśniejszy niebieski, a z prawej jest jak dla mnie ciemniejszy. Więc jak położymy jasny kolor jako pierwszy, a później na to nałożymy ciemny, to może się uda uzyskać taką wrażeniowość opalizującego koloru. Ok. Coś takiego. Dobra. Kurczę pędzel. I teraz tak, drugi pędzelek biorę. Ultramaryna. Mieszam ten kolor z Blue Cobalt. Ona jest ciemniejsza, ultramarynka. I zaczynam od góry i patrzę, jak to wygląda. Jest trochę za jasna jeszcze dla mnie, więc dodaję indygo. Indygo to jest ciemny, niebieski, on w pełnym nasyceniu wygląda jak prawie jak czarny. Ale on tu powinien dość dobrze siedzieć. Ok. To teraz tak, zostawiam sobie jeszcze, biorę jeszcze jeden pędzelek. I tą ultramarynę jednak bezpiecznie z lewej strony podokładam do połowy. Mam nadzieję, że nie zaleję całego niebieskiego, bo chciałbym, żeby z lewej było jaśniejsze. Odkładam na razie. I wracam do indygo. Świetny kolor. Ostatnio, wczoraj na warsztatach o tym rozmawialiśmy w Gliwicach. Bardzo ładny kolorek. Więcej pigmentu. Odkładam. I teraz spróbuję to jakoś lekko zblendować. Okay. Ściągam jakby troszkę ten indygo w dół. Zwróćcie uwagę, tutaj zostawiłem biały pasek. I tutaj po lewej też zostawiłem biały pasek. Tak? Czyli trochę tak jakby nawiązując do tego, jak to wygląda na zdjęciu. Jest tak. Tutaj w dolnej części jest ciemny, jest więcej indygo. Okay. Dobra, coś takiego. I co? Także mamy to skrzydełko gotowe. Ja je teraz wysuszę.
Okej. Podsuszone. Teraz tak, przejdziemy sobie w prawą stronę i będziemy tutaj kontynuować malowanie aż do głowy. Dlaczego tak? Dlatego, że jak już namalujemy tą prawą stronę, to chciałbym bazowy jasny kolor położyć tutaj na korpus. Zrobić tutaj też ten tył, ale to skrzydło trzeba zrobić na raz, czyli jakby pomalować tutaj ciemnym takim odcieniem brązu i chłodnych kolorów, jakichś niebieskich może, ultramaryny. I od razu musi to przejść automatycznie, jakby płynnie w cień. Więc nie mogę tego zrobić teraz, a później nałożyć tej brązy. No, jakby kolejność, to jest właśnie ten moment w akwareli, kiedy trzeba się zastanowić, co w jakiej kolejności zrobić, żeby to wyglądało jednolicie. Czyli tak, przechodzimy sobie tutaj na prawą stronę, pomalujemy sobie tutaj wszystko z prawej strony, później nałożymy tutaj bazowy jakiś jasny kolorek, ciepły, no i wykończymy też kufer kaczki. A później te skrzydełka. Dobra, to lecimy. I tak jak przedtem, wybiórczo mokre w mokre. Aplikuję wodę aż do obrączki. Ona się mi trochę przesunęła, ta obrączka, więc powiedzmy, że jest do tego miejsca. Patrzymy, gdzie ta woda jest, a gdzie jej nie ma, i poprawiamy to światełko. Ok, dobra. I brązowy. Jakiś brąz. Dodam do niego barncjenę. Cyk. Ok. Dobry do wszystkiego. Okay. I od góry. Aplikujemy kolorek. A tutaj te skrzydło trzeba z lewej strony doprecyzować. Ok. Ściągam to w dół. Cyk. Tutaj też ściągam w dół. Trochę to zblenduję. Ale i tak tą dolną część trzeba będzie przyciemnić. Tylko sobie patrzę, jak to wygląda. Ok. Solidnie, jeżeli chodzi o kontrast, czyli dużo szerości pejna. Cyk. W dolnej części również. Kształt kaczki. Okay. Trzeba to zblendować, żeby nie została taka linia. Natomiast tutaj ta krawędź ma być wyraźna. Być może nie aż tak mocna jak w tym momencie, więc ją delikatnie, naprawdę delikatnie zblenduję. No bo to jest taka ostra krawędź jak od żyletki cięta. Więc troszeczkę zblenduję. Ok, ale ma być wyraźna. Czyli mamy tutaj już ten brązowy nałożony. Zrobimy sobie odstęp taki na obrączkę i przejdziemy do głowy. Czyli znowu mokre w mokre. Aplikujemy wodę. Omijamy oko. Oko zrobimy sobie później. Dobra. I dzioba też na razie nie robimy. Woda jest położona. Pędzelek i zielony. I też zaczynamy według tej samej zasady, od jasnego do ciemnego, czyli najpierw jasny zielony, później trochę ciemniejszy zielony i brązy z lewej strony wchodzą, także miksujemy. Ten zielony i ten brąz sprawia takie wrażenie, jasny zielony i ciemny zielony i brąz, i jeszcze tam jakiś taki indygo albo szarość pejna powinno finalnie dać taką wrażeniowość opalizacji podobnej jak tutaj mamy na niebieskim. No tak te kaczki wyglądają.
czyli znowu zielony kolorek, w tym wypadku jest to sap green. Ok, od góry, ponieważ będzie nam spływać w dół. Aplikujemy kolorek. Dobra. Z lewej strony możemy naszym brązem przyciemnić troszeczkę ten kolorek. Pamiętamy, żeby zostawić miejsce na obrączkę. Okej. Też jest trochę ciemnego. Trochę gubię ten kształt, niech będzie. Dobra. Okej. Dobra, i teraz tak, co tutaj? Ciemniejszy zielony, czyli Deep Sap Green. Dokładam. I korzystam z niebieskiego. To może być Blue Cobalt. Ok. Ultramaryna też. I trochę takim ciemniejszym zielonym. Od góry trochę aplikuję. Z tej strony trochę, trochę tu. Ok, przełamuję ten kolor po prostu. Ok, dobra, słyszę to. Cieniutki pędzelek i malujemy oko. Shadow Paint'a. Teraz co jest ważne przy tym malowaniu oka, żebyśmy wybrali sobie jedno miejsce, gdzie będzie kropeczka niezamalowana, taki blik. I po prostu, no i to zrobili. Oko nie jest duże. Lekko blenduję od góry. Czyli stapiam jakby z pozostałymi elementami. Okej. I od dołu też blenduję.
Okay. Wtedy to oko nie ma takiej wyraźnej obwódki, jest bardziej, wydaje się bardziej naturalne. Okay. Dobra. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do dzioba. Podsuszmy tylko delikatnie to wszystko. I znowu wybiórczo mokre w mokre. Kolor, jaki już mieliśmy wcześniej tutaj, czy będzie widać, czy nie, wybrany. Taki pomarańcz. I od góry aplikujemy. Okej. Cienki pędzelek. Szarość pejna. I od dołu dodajemy kontrast. Plus, tylko to jeszcze może być mokre. Ta mała kropeczka tutaj ciemna, ale to za chwilkę może jeszcze. Coś takiego. Liczymy. Obracamy. I lekko blendujemy tą krawędź. Ale tylko z tej strony. Dobra. Tam zielonego już nie będziemy używać. To sobie wykluczę pędzelek. Jest dość ciemny. Ok, to teraz tak, sekundkę. Teraz tak, nałożymy sobie wodę tutaj na tą prawą szczególnie część, bo tutaj jest, to jest prawie że białe, ale tutaj mamy jakieś delikatne odcienie, taki lekko ciepły odcień, trochę między szarością a brązem, według uznania. Więc woda. Troszeczkę. Nie za dużo. Tego brązowego koloru. Można go zblendować. Dobra, jeszcze może tu. Suszymy to. Może jeszcze tak spróbuję go przełamać jakimś niebieskim delikatnie. Powinien później nawiązywać do tego cienia.
Dobra, zrobimy sobie teraz lewą stronę. Dużo szarości paina, może być czarny. Ja osobiście wolę tą szarość paina jednak. I lecimy z tym kształtem tutaj od góry. Cyk, cyk. Coś tam, jakieś takie bzdurki na górze. Okej. Okej. Ciemny jeszcze jest też tutaj, w tym miejscu. I pomarańczowe. Włączymy. Dobra. Słyszymy. Chwilę na was poczekam jeszcze, także spróbujcie, jeżeli malujecie razem ze mną, to spróbujcie jeszcze tutaj sobie dogonić temat, podgonić. Ok, słuchajcie, teraz zrobimy to skrzydło i nałożymy cień. Myślę, że to powinno jakby zamknąć temat. Co jest ważne? Jak tutaj mamy krawędź górną tego skrzydła, jak przypatrzycie się na zdjęciu, to tutaj jest wyraźny jest taka wyraźna biała krawędź, białe kreski. To nie jest jednolita kreska, ale widać, że jest ta krawędź. I fajnie byłoby, że jak będziemy malować, czyli najpierw będziemy aplikować wodę, bo też malujemy mokre w mokre, to zostawić odstęp tak z 2-3 mm, lepiej większy, z takim zapasem, bo łatwo jest czasami gdzieś tam przy malowaniu, nakładaniu farby omsknąć się i zamalujemy to, więc lepiej z naddatkiem i później troszeczkę to korygować niż za mały. Więc zostawić sobie tutaj przy tej krawędzi górnej taki właśnie jasny, białą krawędź, odstęp. I kładziemy wodę tak, jak cień też idzie. Tutaj wszystko, wszędzie woda plus to. Najpierw położymy brązę tutaj w tej części, a tu wyjdziemy sobie jakieś brązy przełamane niebieskim. Zobaczymy, jak to pójdzie jeszcze. Ok, czyli woda pierwsza.
I tutaj pamiętamy o krawędzi. Z dużym, może być z dużym naddatkiem, w sensie taki na zapas, na zakładkę. I to, co mówiłem wcześniej, od razu aplikujemy też wodę na to miejsce, gdzie ma być cień. Traktujemy to jako jeden obiekt. Patrzymy pod światło, upewniamy się, że woda jest wszędzie tam, gdzie chcieliśmy. I teraz bardziej precyzyjny pędzelek, najlepiej syntetyczny. Zaczynamy od jasnego brązu. Będziemy sobie stopniowo przyciemniać, czyli lepiej bezpiecznie z najpierw jaśniejszym odcieniem. Ok, pamiętamy o tej krawędzi tutaj, by tego nie zamalować tylko w całości. Przełamałem to lekko takim niebieskim kolorem, niebiesko-zielonym nawet. Okay. Jak mi to schodzi. Najpierw wrócimy do góry. Od góry przycinimy sobie skrzydełko. Cyk, jest ciemniejsze, tu też jest ciemniejsze, zblenduję ten ciemny w tą stronę i troszkę górą go jeszcze wyciągnę na górę. Skrzydło w tej części jest w cieniu, więc dobrze by było, żeby to było jednak widoczne. Jak się przypatrzę na to skrzydło w stosunku do tego skrzydła, to to jest dużo ciemniejsze. To jest mniej światła, bo światło idzie z góry, pada. Okay. Dobra. I tak, bazowy brąz. Przełamany szarością. Plus niebieski, ultramarynka, może nawet trochę takiego fioletu. Ok, blendujemy to. Mieszamy te kolory. Czyli mieszamy kolory nie na palecie, a tutaj. To jest taka druga opcja. Zazwyczaj mieszamy na palecie, a teraz nie. Teraz tutaj. Obracamy. I delikatnie od dołu przyciemniamy trawę. A następnie blendujemy.
Stay zostawiamy, stay jest ostra, stay może być delikatnie zbędowana. Dobra. Troszeczkę piórek, takiego puchu, nie? Puchowatości dołożę w ten sposób. Ok. Okay. Dobra. Delikatnie suszymy.
Okej. Skumuję ołówek. Pamiętajcie, że gumować możemy na samym końcu, jak już ją wysuszymy, tą kartkę, bo inaczej zedrzemy sobie strukturę kartki. Ok. Akwarela gotowa. Ciekawy jestem u Was. Monika pewnie będzie robiła później. Najpierw filmik sobie obejrzałaś, pewnie zgadza się. Później będziesz malować. A nic. Akwarela gotowa. Tak to wygląda u mnie. Poczekajcie, przełączę tylko jeszcze na siebie. Moment. Okej, tak to wygląda u mnie.
Teraz widzę, Monika, że teraz dopiero widzę, jak przyłączyłem ten obraz na siebie. Widzę, że piszesz tutaj do mnie. Nie wiem, o co chodzi z tym Facebookiem. Jak był obrócony obraz jakby z drugiej strony, tak żebyście widziały, co ja robię, to ten. To ja nie widziałem znowu tego, co piszecie. Postaram się odpisać, jeżeli tam były jakieś pytania, to postaram się odpisać na niej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania konkretne odnośnie tego, jak tą pracę wykonać, napiszcie. Ja postaram się, może nie wiem, czy dzisiaj, bo dzisiaj mam jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia, ale postaram się w wolnym czasie jak najbardziej Wam jakby odpowiedzieć, pomóc, wesprzeć w tym procesie. Trzymam kciuki za Wasze akwarele. Dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia. Także trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.